Tak jak wszystkie gwiazdy, Słońce zrodziło się z ogromnej chmury gazów i pyłu, które skupiły się razem. Największa ilość materii, koncentrując się w środku, rozgrzała się i stworzyła Słońce. Wokół formowały się planety i ich satelity. To miało miejsce 4,5 miliarda lat temu. Słońce ma prawie 1,5 miliona kilometrów średnicy i jest 110 razy większe od Ziemi. Słońce, tak jak i Ziemia, kręci się wokół własnej osi. Ten obrót trwa prawie miesiąc, podczas gdy obrót Ziemi trwa dobę, 24 godziny. Na powierzchni Słońca temperatura wynosi 6000 stopni Celsjusza. Wewnątrz temperatura jest wyższa i osiąga 15 milionów stopni Celsjusza w centrum Słońca. Gdy patrzymy na Słońce rano, w południe i wieczorem, wydaje się, że ono wędruje, ale wiemy, że to Ziemia się obraca. Słońce jednak nie ma stałego położenia. Jak wszystkie gwiazdy, krąży ono wokół centrum galaktyki. Żaden człowiek nie prześledzi całego obrotu, gdyż trwa on 250 milionów lat. Plamy na Słońcu to miejsca, gdzie temperatura powierzchni jest niższa. Te plamy ukazują się, a następnie znikają w ciągu kilku dni lub kilku miesięcy. Protuberancje, wybuchy słoneczne są gigantycznymi łukami materii, wznoszącymi się nawet na setki tysięcy kilometrów.